dziewanna zwariowała. Zobaczcie. Jeszcze robi kwiaty tutaj po bokach wszędzie. No już nie mogę dosięgnąć do czubka. Widzicie, końca nie widać. Proszę. Za chwilę będę musiała używać drabiny. Zobaczcie, jak trawka odżyła. Pamiętacie, jak ostatnio wam pokazywałam? I ona była taka wysuszona na siano. To teraz wygląda tak. To jest to drugie boisko, przez które przechodzę, żeby dojść do tego stawu, który jest troszeczkę dalej ode mnie. Dzień dobry, Baryłka, przywitaj się. Dzień dobry, ja się również witam. Dzisiaj jest ostatni dzień upałów. Jest po 5 rano. Wstaliśmy wcześniej, idziemy zobaczyć nad staw tam, gdzie są te mniejsze łabątki. Chcę to szybciutko, wiecie, przejść i tam sobie pochodzić, póki jest jeszcze przyjemnie, ponieważ dzisiaj ma być najcieplejszy dzień, więc więc wiecie, jaka będzie patelnia. Także teraz to jest jeszcze tak optymalnie. Natomiast wiadomo, znacie upały. Do was chyba też już idzie ocieplenie od weekendu. Czyli norma, jak u nas się zrobi paskudnie, to u was się zrobi fajnie. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co tam słychać. Ryłka, kochany. Zobaczcie, jak moja myszka, mój Borunio się świeci w słonku. No dobra, idziemy. Chciałam wam, moi kochani, pokazać. To prawda, tutaj na tej górnej suszarce mam pestkę z awokado, obraną ze skórki, pokrojoną na kawałeczki. To mi się suszy i będę to później mielić. Ja myślę, że zrobię taki osobny filmik, żeby można było łatwo znaleźć, co można z tą pestką awokado zrobić i jakie nam daje korzyści. Słuchajcie, bezcenny antyoksydant. Także to będzie jeden z kolejnych moich takich zielarskich filmików. Natomiast chciałam wam pokazać coś innego. Poczekajcie. Dobra. Tutaj mi się suszy pulpa z wyciskarki. Pokazywałam wam już moją wyciskarkę. To jest pulpa z selera naciowego. Nie szkoda wyrzucać. Ja z tych pulp już wam pokazywałam. Z tej pulpy robię chlebki. A następne wykorzystanie to po prostu ja to mielę i mamy świetną, naturalną taką jakby sól ziołową i możemy to dodać, wiecie, do sosów, na kanapki, do sałatek. Bardzo fajna sprawa, polecam wam naprawdę. Zobaczcie, ja sobie to daję do młynka. Przepraszam za hałas, ale pralka chodzi, wiecie, wszystko się dzieje, dzisiaj sobota i po prostu sobie to mielę. Proszę bardzo. I tak wygląda gotowa sól. Widzicie? Tak to wygląda. I to sobie można zrobić jakąś mieszankę, albo po prostu to osobno do słoiczka i dodawać do naszych potraw. Tak, kiedyś się nic nie marnowało. Babcia mnie zawsze uczyła, nie wolno niczego marnować, nie wolno wyrzucać jedzenia. I tak rzeczywiście było. Natomiast teraz jest taka ilość jedzenia wyrzucana, że to po prostu, wiecie, ja nie mogę na to patrzeć. Także pamiętajcie, bo ktoś mówi, a może sobie powiedzieć ktoś, tyle roboty, po co to, najpierw zrobić sok, potem pulpa, potem suszenie, potem mielenie. Tylko pamiętajcie, że to tak ziarnko do ziarnka i się to wszystko zbiera, w sensie, że dbamy o nasz organizm. I w przeciwnym kierunku patrząc, to tak samo się zbiera ziarnko do ziarnka. Tu McDonald's, tu czekolada, tu Coca-Cola, tu konserwanty, tu coś tam, wiecie, innego, niezdrowego, wiecie, sztuczne jakieś właśnie witaminki, minerały, tutaj chlebek taki jakiś tostowy czy inny z konserwantami, z tymi, wiecie, z pulchniaczami i z tym wszystkim.
I te nasze komórki się mutują, powstają choroby przewlekłe, autoimmunologiczne, powstają nowotwory. Ja już Wam powtarzałam, że komórki nowotworowe rosną latami. To nie jest tak, że nowotwór powstaje w jeden dzień. Oczywiście są agresywne nowotwory, które powstają bardzo szybko, ale pamiętajcie, że generalnie nowotwory potrafią rosnąć 20 lat i my przez te 20 lat regularnie je dożywiamy, wspomagamy, karmimy i pozwalamy im się rozwijać, a potem jest dramat. Dlatego pamiętajcie, kolejny raz powtarzam, prewencja. Dbajmy, zastanawiajmy się, co wrzucamy w nasz organizm. Nie traktujmy tego jak śmietnika. Jesteśmy żywym organizmem i to ciało ma nam służyć, tak? Nie tylko dusza się liczy, ale również ciało. Jeżeli ciało będzie niedomagać, no to się nie da. Póki jesteśmy zdrowi, to nie doceniamy tego naszego zdrowia. Pamiętajcie, prewencja, to nas uratuje. Moi drodzy, chciałam Wam coś pokazać. W ostatnim filmiku mówiłam, ostatnio mówiłam Wam o kroksach i właśnie chciałam Wam pokazać, ponieważ moje podróby kroksów się właśnie rozwaliły, zrobiła się dziura i postanowiłam, że sobie kupię nowe, ale już takie prawdziwe kroksy. I przyszła paczka i chciałam Wam pokazać, bo są zajebiaszcze. Są świetne, słuchajcie, już Wam pokazuję. To znaczy tak, proszę bardzo, najpierw to Wam pokażę. To są moje stare, wiecie, ciapaki. Zobaczcie, jaka się zrobiła dziura. O, tak to wygląda. Paskudy do wyrzucenia. A tutaj mam moje nowe, prawdziwe, tralalala. Wyhaczyłam na przecenie, dlatego się nie zastanawiałam i wzięłam. Zobaczcie, zobaczcie, jakie cudeczka. No normalnie. Dobra, zdejmę może ten, to coś. No po prostu są super. Zobaczcie. Takie piękności. Super. Tak wyglądają, proszę bardzo, poczekajcie. Proszę. Fajne, co? Coś innego. I ja myślę, że one mi posłużą bardzo, bardzo długo, bo naprawdę zedrzeć te oryginalne kroksy nie jest łatwo. Także, no ja wiem, że to są buty ogrodowe, domowe, takie wiecie, no nie do wychodzenia na dwór, ale na spacery z barkiem, czy tutaj dla mnie po ogródku, no po prostu absolutnie idealne. Chciałam Wam jeszcze pokazać nasze nenufary. Nenufary? Tak, nenufary. Lilie wodne nad stawem. Czekajcie, jak to się nazywa? Grzybieniec? Jakoś tak chyba, o ile się nie mylę. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Piękne. Pamiętacie scenę z Nocy i Dni? Najpiękniejsza scena, jak dla Barbary zrywał, jak on się nazywał, trzech, nie pamiętam już jego nazwiska, jak dla Barbary zbierał w białym garniturze lilie wodne. Ojej, to cudowna scena, uwielbiam ją oglądać. Tak samo, jak jest taka scena piękna, nawet ją ostatnio oglądałam w drugim odcinku Janosika. Na samym początku filmu, gdzieś tak w 14-15 minucie, dokładnie pamiętam, bo dopiero co dziewczynom moim wysyłałam wczoraj, dokładnie. Taka scena, jak Janosik poznaje Marynę, pierwszy raz ją zobaczył i wiecie, naszyjnik jej zakłada na szyję i potem wyrzuca czerwony dywan na wzgórze, na górę i ona po tym czerwonym dywanie wchodzi. To są dwie takie cudowne sceny, właśnie ta Janosikowa i z Nocy i Dni. Oj, kiedy to było? Większość już nie żyje. Tak ten czas leci.
przysiadłam sobie porozmawiać na chwilę z Danielem, złapać taki moment wytchnienia. Dawno mnie nie było. Nakręcałam wam kiedyś filmik, taki króciutki, pod tytułem Tu się uspokajam, na wiosnę, kiedy tutaj kwitły drzewa. Lubię, wiecie, przyjść tutaj sobie usiąść. Wiecie, że mieszkam w Anglii i nie mogę do syna, wiecie, na cmentarz chodzić wtedy, kiedy chcę. I bardzo się cieszę, bo mam tutaj takie miejsce koło domu, bardzo blisko i mogę sobie po prostu przysiąść i, wiecie, tak po prostu złapać oddech, się uspokoić, pomyśleć. No i przede wszystkim porozmawiać z Danielem. Jakoś tak inaczej. A tu jest zawsze pusto. Czasami jedna osoba wejdzie, popatrzy. To jest moja ławeczka, już wam pokazywałam. Moja. A zawsze sobie przy niej usiądę na niej. Tam jest baryła, on sobie czeka. On jakoś tak, wiecie, nigdy nie wchodzi. Rozumie to. No. To mnie tak uspokaja. Wszyscy rodzice po stracie wiedzą, ile znaczy wizyta na cmentarzu. No mnie tego bardzo brakuje, że nie mogę do Daniela chodzić, ale rekompensuje mi to miejsce tutaj. Przyszłam zobaczyć, jak tam wyglądają czereśnki, bo wiecie co, w Anglii jest dużo dzikich czereśni. One są malutkie, zobaczcie moją rękę, a jak dostaną porządnie słonka, to się robią całkiem dobre. Tak sobie pomyślałam, że wam chwilę ponakręcam, jak wyglądają angielskie domki. Zawsze to coś innego niż w Polsce. No wiecie, wiem, że mam sporo widzów z Anglii. O, to dla nich nic nowego, ale kto mieszka w Polsce czy w innym miejscu, to będzie mógł sobie porównać. Widzicie, tak wyglądają te ogródeczki przed domami. No i palmy, to jest też w miarę normalny widok, nawet u nas, proszę bardzo, spokojnie dają radę, proszę, kogo interesuje, jak to wygląda, tu jest jeszcze jedna, proszę bardzo, o, jaka fajna, można sobie zdjęcia robić i się chwalić, gdzie to się było na holidayu, na wakacjach. Super. Lubię takie klimaty. O, i to jest właśnie taki typowy angielski trawniczek. Jak to wygląda? Ja wam już chyba mówiłam w którymś filmiku, a jak nie mówiłam, to przypomnę, że pytałam się kiedyś Anglika, sąsiada, co zrobić, żeby mieć taki trawnik.
Wiecie, co mi powiedział? Że trzeba kosić trawę 2 razy w tygodniu. O, macie jakieś pytania? Zobaczcie, tu jest taka powierzchnia, no ale jak ktoś ma większy trawnik, no to jest chyba awykonalne. Także moim zdaniem to nie jest kwestia angielskiej trawy, tylko po prostu dbania o tę trawę. Idziemy, idziemy, Baryło, idziemy dalej. Zobaczcie, jaka kompozycja, tutaj drzewko ślicznie kwitnące o takich jaśniutkich listeczkach, a pod spodem nasze aksamitki cmentarne. Śmiesznie, fajnie wygląda. No. Dajcie znać, czy wam nakręcać takie filmiki z angielskich ogródków. Wiecie, to nie są ogrody ich takie stricte, bo to są te po prostu ogródki takie przed domami. My też mamy taki ogródek. No co prawda u nas tak to nie wygląda, bo zrobiliśmy parking dla aut. Ale każdy domek z tyłu ma już taki ten swój, no taki tylny ogródeczek, tak? Ja to żałuję, że nie możemy do Walii jeździć, bo w Walii bym wam pokazała fajne domy z kamienia. U nas tutaj ta architektura nie jest zbyt ciekawa. W sumie każdy region Anglii inaczej wygląda. No a u nas to są takie, widzicie, te domy. To są starsze domy, no a kiedyś wam pokażę te nowsze, które teraz budują. Widzicie, każdy domek to jest inny rozmiar tego ogródka. Także w ogóle generalnie na przykład te murki, które budują w Walii, czy na południu Anglii, czy po prostu w takich tych rejonach niezabudowanych, tam gdzie wypasają owce, to każdy murek wygląda inaczej. I po tym, jak jest ten murek zbudowany, w jaki sposób są kamienie ułożone, to po tym można poznać, jaki to jest region Anglii bądź Walii. No ja mam nadzieję, że przyjdzie czas na to, że będę mogła wam pokazać, jak Walia wygląda. Był ostatnio, dokładnie 2 dni temu, nasz znajomy w Walii. No niestety jest zamknięta do tego stopnia, że nie można się dostać nad morze w żaden sposób, bo są wyznaczone pasy, linie. Jeżeli się taką linię przekroczy, to jest od razu 100 funtów mandatu, tak wiecie, na dzień dobry. I od razu, wiecie, wyjazd do domu. Jeżeli się tego nie zrobi, no to już wtedy następna kara to jest astronomiczna. Także. Thank you.
wiecie co, jestem w totalnym szoku. Czy wy widzieliście, co wam nakręciłam? Są malutkie kaczuszki. Niedawno narzekałam, że nie ma w tym roku w ogóle kaczek. Ja tutaj schodzę na drugą stronę stawu i co widzę? Są maluchy, chyba z 9 czy 10. Nawet nie byłam w stanie policzyć, bo nie podpłynęły do mnie, więc wiecie, były z daleka. Ale po prostu no, przyjdę jutro. Albo dzisiaj wieczorem wezmę jakiegoś chlebka, ale myślę, że raczej rano jutro przyjdę i zobaczymy, może mi się uda je z bliska nakręcić. Jejkuś, no nie spodziewałam się zupełnie, absolutnie. 25 czerwiec dzisiaj i dopiero one są takie, wiecie, młodziusieńkie, takie zupełnie, wiecie, nówki z jajeczek. O rany, jak świeci słonko. Paryła się kąpał przed chwilą, widzieliście, ale cudny poranek. Moi drodzy, witajcie, to już jest kolejny dzień. Ten filmik będzie połączeniem takich, wiecie, nagrań z kilku dni, ponieważ ja nagrywałam przez 2 albo 3 dni i wiecie, to wszystko połączę. Ja wiem, że generalnie ludzie jak nagrywają takie vlogi, to z jednego dnia, ale ja nie jestem w stanie nad tym zapanować, podobnie jak nad moim mieszkaniem, nad kuchnią i nad samą sobą. Dlatego u mnie zawsze będzie inaczej, bo całe moje życie to, wiecie, jest odwrotnie niż u wszystkich. Wiecie co, miało się od dzisiaj ochłodzić, ale z tego co widzę, to nie ma szansy, przynajmniej jeszcze dzisiaj. Rano była burza, taka konkretna, no ale wiecie, burza przeszła, wyszło słonko i od nowa jest ukrop taki, że normalnie nie ma czym oddychać. Zobaczcie, ja już wyciągnęłam moją kieckę, nie mam wam jak pokazać, ale ja w ogóle uwielbiam długie spódnice. No nie widać, ale wiecie, ja to zawsze się śmieję, że to ja jestem taka Aga Boho. Wyciągnęłam długą spódnicę, ja mam ich więcej, bo ja jestem grubaśnica, mam nogi takie, wiecie, jakie mam, nie nadaje się do króciutkich spódniczek, w takich rzeczach to chodzę tylko w domu, a generalnie lubię. No i o, coś widać? No nieważne, dobra, wiecie co, lepiej patrzeć na kwiatki i na barka. Idziemy teraz dalej na spacerek. Będziemy montować ten filmik za chwileczkę. Przed momentem opublikowałam wam filmik o pizzy, który naprawdę wyeksploatował mnie maksymalnie. Powiem wam, że ja go nagrałam tydzień temu w niedzielę, dzisiaj jest piątek i dopiero go wam, wiecie, zmontowałam. No dzisiaj to tyle nad nim siedziałam, ponieważ on to miał, nie wiem, 1,5 godziny, godzinę 15, no po prostu masakra. I wiecie, ja nie mogłam go zostawić na takiej, w takiej długości, w jakiej był pierwotnie, ponieważ ja tam gadałam, a jestem świadoma, że ten film nie będą tylko oglądali widzowie z mojego kanału, ale również widzowie z zewnątrz, tak? Bo jeżeli to są filmiki jakieś takie kulinarne czy zielarskie, no to wtedy wyświetleń jest więcej i pojawiają się ci inni widzowie, więc ja nie mogę sobie pozwolić na takie rozgadywanie. Już wam mówiłam w ostatnim filmie, że po prostu muszę opanować jakoś moje gadulstwo. Dobra, także dajcie mi znać, jak ten filmik wygląda, jak go odbieracie, czy rozumiecie wszystko, czy wszystko jest jasne. Pod filmem jest opis, jakich składników, w jakich proporcjach używam dokładnie na pizzę. Jeżeli to jest niejasne, to też dajcie znać, ja ewentualnie mogę rozszerzyć ten opis, dopisać tam coś, wiecie, no to są moje początki. Ja raczkuję, ja wam mówiłam już dawno, że ten kanał będziemy tworzyć razem, więc jeżeli coś jest niejasne, coś wam się nie podoba, to po prostu piszcie. Ja powiedziałam, czekam na konstruktywną opinię, takie, wiecie, jakieś rady. No, wiecie, to nie jest wcale takie proste. To tak fajnie wygląda, jak się ogląda filmik, natomiast z drugiej strony, jak się nakręca, to już nie jest takie proste. Także, moi drodzy, tak, dzisiaj jest piątek. Jutro mamy zaplanowane ognisko z grillem. Przychodzą znajomi, będzie nas sporo.
9-10 osób, sporo. No wiecie, jak na obecne warunki to będzie sporo. Idziemy stąd, bo tak słońce świeci, że ja już po prostu za chwilę się ugotuję w tej długiej spódnicy. Aczkolwiek jestem cała w bawełnie, ale wiecie, przy takiej temperaturze to po prostu zaraz spłynę. Chciałam powiedzieć tak, czekajcie, żebym się nie zagadała, jak to ja mam w zwyczaju. Widzicie, tutaj to sobie mogę gadać, tak? Bo to jest po prostu taki luźny filmik, natomiast tych kulinarnych to nie mogę tak robić, czy w zielarskich. No muszę rozmawiać, przekazywać taką merytoryczną wiedzę. I tego muszę się nauczyć, muszę nad tym zapanować. I teraz tak, no jutro będzie nas gdzieś z 9 osób. Na te warunki, wiecie, z koroną, no to jest troszeczkę za dużo, nie wiem jak to się skończy, czy się nie skończy policją, czy sąsiedzi nie wezmą. Mamy fajnych sąsiadów, ale teraz z jednej strony w połowie domu mamy nowych sąsiadów, bo my mamy ten dom dzielony na dwie rodziny, mamy nowych sąsiadów i nie wiemy, jak oni zareagują, zobaczymy. Przyjedzie policja, to się będziemy martwić. Z tym, że nie wiemy po prostu, czy nam się uda zrobić ognisko z grillem, ponieważ i od jutra, no Jan się wstrzelił perfekcyjnie, od jutra ma być totalna zmiana pogody, miała być od dzisiaj. Więc mamy nadzieję, że może się przesunie i jeszcze jutro nam się uda zrobić to ognisko z grillem. Jeżeli nam się uda, no to na pewno jeszcze coś nakręcę. Jeżeli się nie uda, no to będziemy w domu urzędować. Mamy takiego grilla elektrycznego, więc wtedy postawimy przy kominku i po prostu sobie tam wszystko na tym elektrycznym grillu zrobimy. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże w toku. Na pewno coś tam nakręcę. Także moi drodzy, idę teraz na spacerek dalej. Powiem Wam szczerze, że pochodzę troszeczkę tutaj wokół stawu i muszę zajść do naszego sklepiku osiedlowego, dokupić śmietanę, bo upiekłam biszkopt i jeszcze mam troszeczkę tych truskawek, gdzie byłam, widzieliście filmik na pewno z farmy truskawek, zostało mi troszeczkę tych truskaweczek i po prostu będzie biszkopt z bitą śmietaną i z truskawkami i z galaretką. Nie robiłam, już nie kończyłam tego ciasta na Jana imieniny, ponieważ jest, no wiecie, strasznie gorąco. Jan wraca późno z pracy, nie było sensu, bo ciasto by stało i po prostu nikt by tego nie zjadł. Natomiast teraz na weekend będzie idealnym rozwiązaniem. Tymczasem oczywiście Barek, proszę bardzo. O, jak przyjemnie. Powiem Wam, że natura. Taki upał nie jest nam straszny, jeśli nie pracujemy, bo jeśli pracujemy, to nawet klimatyzacja nie pomaga. Nienawidzę klimatyzacji. Nie znoszę biur klimatyzowanych. Wiecie, jest fajnie, jak możemy sobie siedzieć gdzieś nad rzeką, nad jeziorem, w lesie. Natomiast jak pracujemy, no to wtedy jest to bardzo nieprzyjemne. Dobra, zobaczcie po burzy, jakie jest błoto. Dobrze, że ja mam moje kroksy i nawet jak mi się upitolą, to po prostu sobie je wrzucę pod kran i tyle będzie kłopotu. Wyłączam się i idę po śmietanę. Trzymajcie kciuki, żeby jutro była ładna pogoda. Jeszcze chciałam Wam pokazać, tu jest takie miejsce z tyłu za moim domem, gdzie jest taka ilość malin. I słuchajcie, tego prawie nikt nie zbiera. Raz widziałam pewną panią z wnuczką pewnie, która zbierała te malinki. Jest po prostu taka ilość, że ja zawsze co wychodzę z Barkiem, to zbieram. Pyszne, słodziusieńkie, trochę zarastają pokrzywami, ale wiecie, no, rozrastają się z każdym rokiem i są absolutnie fantastyczne, jak ja to zawsze mówię, jak mi coś smakuje, także codziennie przychodzę na kontrolę,
pospadały, jest pełno na ziemi, bo taka była ulewa. Muszę wejść z drugiej strony. A zobaczcie, idziemy do sklepu i mamy czeresienki. Zaraz zobaczymy, jak się mają. Malutkie, zobaczcie, jakie one są malutkie. Wiecie co? Są malutkie, ale one są już słodkie. No, ale nie pokażę wam. Chyba nie widać. Widać? Widać, ile ich tu jest, ale jak tu dosięgnąć? Piękna czereśnia. Ja oczywiście zajadam. Jak ja mam dojść do sklepu? Maliny, czereśnie, ładne ogródki, no powiedzcie mi. Przecież to jest nienormalne u mnie. Słuchajcie, rozpuszczam się, normalnie jest po prostu, wiecie, gorąco i wilgotno. To jest Azja. Puh. Czasami jak sprawdzam pogodę, to przy takiej aurze, przy takiej temperaturze i przy tej wilgotności, jaką mamy, to potrafi prognoza pokazywać 99% wilgotności. Czyli jak ktoś był w Azji albo mieszka w Anglii, to wie, co to oznacza. Człowiek się umyje, nie zdąży się dobrze wytrzeć i już się poci. Masakra normalnie. No dobra, idziemy dalej. Wróciłam właśnie do domu, jestem ugotowana, słuchajcie, mówiłam wam, że byłam w sklepie po śmietanę, ale okazało się, że obok otworzyli już sklep z surową żywnością dla zwierzaków. Ja nie jestem pewna, bo na pewno nagrywałam, jak ten sklep mieli otworzyć, tylko ja nie jestem pewna, czy wam wstawiłam do filmiku to, bo wiecie, jak czasami ja ponagrywam i mi za dużo tych wszystkich ujęć wychodzi, to ja ich nie dodaję do filmików. Stąd po prostu mogą być moje powtórki, albo ja mogę, wiecie, coś tam mówić, mówić o czymś, czego nie było. W każdym razie, podsumowując, jeżeli ja o tym sklepie wam nie mówiłam, to teraz wam mówię. Otworzyli koło mnie, dosłownie obok domu, sklep z surową żywnością. Pan mi tłumaczył, że to jest dziczyzna, więc wzięłam na spróbowanie dwie takie paczuszki. Oprócz tego coś takiego, czyli mielone jakieś takie potrójne z kaczką. I jeszcze tutaj jakiś taki też miks, wiecie, z kurczakiem. Zobaczymy, co to będzie, jak to się sprawdzi. My, jak Barek będzie to jadł, pan był przesympatyczny. W ogóle mają tam być jeszcze kości surowe. Dzisiaj były wykupione, bo wiecie, jest piątek, popołudnie. Ale fajny asortyment. Na pewno wam coś nakręcę z tego sklepu. Pan był tak miły, że wiecie, zaprosił Barka, z Barkiem sobie pogadał, poczęstował go czymś tam smacznym. Barkowi się bardzo podobało, także myślę, że się zaprzyjaźnimy. Thank you.